Kilka tysięcy osób odwiedziło podkaliską wieś Lisków na niezwykłym i historycznym wydarzeniu – wojewódzko-dietetycznych dożynkach wielkopolskich, które odbywały się już po raz 18. Zapraszali na nie Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, biskup kaliski ksiądz Edward Janiak wraz ze starostą kaliskim Krzysztofem Nosalem i Marią Krawiec, wójtem gminy Lisków. Miejsce nieprzypadkowe, bo ściśle związane z działalnością księdza Wacława Blizińskiego, który ponad 100 lat temu trafił do Liskowa, by zrobić z tej miejscowości wieś rozsławioną w całej Polsce, kwitnącą, związaną ze spółdzielczością, rozwijającą się kulturowo, skupiającą się na pomocy społecznej i opiece nad sierotami. Te tradycje pozostały żywe do dziś, mimo upływu lat. Naszym tegorocznym dożynkom towarzyszy wystawa rolnicza. Dzisiaj nasi gospodarze i goście wspominali już, że ta wystawa, w której dziś swoje produkty, swoje maszyny, swoje usługi prezentuje kilkudziesięciu, blisko 40 wystawców z całej Wielkopolski. Jest to nawiązanie do tych wystaw rolniczych, które tu odbywały się w 1925 roku, w 1937 roku. Między innymi z inicjatywy księdza Wacława Blizińskiego, no rzeczywiście te wystawy odbijały się szerokim echem, nie tylko tutaj w regionie, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Ja przypomnę, że podczas tych wystaw w 1925-1937 roku gościli ówcześni prezydenci Polski. No to też podnosiło ogromnie prestiż i cieszymy się ogromnie, że dzisiaj, kiedy możemy tu na ziemi liskowskiej po raz pierwszy gościć dożynki wojewódzkie, że tą imprezą towarzyszącą nieodłącznie dożynkom jest również wystawa rolnicza, którą mam przyjemność razem z Państwem tutaj, w której mam razem z Państwem przyjemność uczestniczyć. Lisków dzięki inicjatywom księdza Blizińskiego, a przede wszystkim umiejętnemu stymulowaniu przez niego lokalnej społeczności, zyskał miano wsi wzorowej. Do tego stopnia, że stał się w okresie dwudziestolecia międzywojennego miejscem licznych wycieczek z kraju, a nawet z zagranicy, odwiedzających niedużą miejscowość w powiecie kaliskim po to, by zapoznać się z funkcjonowaniem tego fenomenu, podpatrzeć i być może przenieść na własny grunt rozwiązania tam wprowadzane. W 1925 roku odbyła się wystawa zatytułowana Wieś Polska Lisków, nad którą protektorat objął premier i minister skarbu Władysław Grabski. Odbiła się ona szerokim echem w całym kraju. Odwiedził ją nawet ówczesny prezydent Stanisław Wojciechowski. 100 lat po tym niezwykłym wydarzeniu, w niedzielę 28 sierpnia podczas dożynek wielkopolskich również otwarto wystawę rolniczą, bogatą w ponad 30 wystawców prezentujących m.in. najnowocześniejsze maszyny i ciągniki oraz przetwory płodów rolnych, oferty szkół, lokalnych grup działania, na której gościły również delegacje zagraniczne z Niemiec i Hiszpanii. Wystawę rolniczą tradycyjnie otworzył wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Ta wystawa rolnicza nawiązuje do tej tradycji, bo przecież tutaj są również te maszyny i sprzęty właśnie sprzed kilkudziesięciu lat, ale również mamy bardzo nowoczesny sprzęt. Ten, który teraz widzimy na polach i w gospodarstwach naszych wielkopolskich rolników. Bo wielkopolskie rolnictwo bardzo mocno się rozwinęło i zmieniło. Wielkopolscy rolnicy są rolnikami najlepszymi w naszym kraju, a przecież i myślę śmiało można powiedzieć w Europie, bo w wielu przypadkach bardzo doskonale radzą sobie właśnie z tą europejską elitą rolnictwa i są tam wiodący. Myślę, że to dla nich przede wszystkim olbrzymie gratulacje, a dzisiaj pokazujemy, jak ta wieś wielkopolska się zmieniła, jak zmienił się Lisków. Ale nawiązujemy do tej tradycji, która zawsze jest dla nas takim bodźcem do jeszcze większego i lepszego działania, by jak najbardziej, jak najmocniej wpływać na zmianę naszego otoczenia. Ksiądz Wacław Bliziński był wielkim wizjonerem, ale myślę, że nie śniło mu się, że polscy rolnicy będą jeździli takimi sprzętami, że kokpit jest o wiele bardziej bogato wyposażony niż w dobrym aucie. I z tego wszystkiego dzisiaj się cieszymy, będziemy to wszystko podziwiać. Mam nadzieję, że Państwo, którzy przybyli tutaj, nie będą żałować, że tę niedzielę spędziliście tutaj wspólnie z nami, a przecież to dopiero początek, bo kulminacja nastąpi tutaj o godzinie 13, kiedy właśnie w Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za plony. Ja też dzisiaj właśnie w tym wywiadzie powiedziałem, że
mam nadzieję i że mogę powiedzieć też jako rolnik, że w tym roku ta współpraca rolników ze stwórcą była szczególnie owocna, nie mieliśmy żadnego kataklizmu, a plony są naprawdę przyzwoite. Wybranie naszej gminy przez pana marszałka na przygotowanie tak wspaniałej uroczystości jest dla nas ogromnym zaszczytem. I pozwólcie państwo, że w tym gronie podziękuję panu marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, bo myślę, że też przyczynił się do tego, że ten wybór padł na naszą gminę. Myślę, że sprostamy temu wyzwaniu, chociaż jesteśmy niewielką gminą. Ale uważam, że właśnie nasza ciężka praca i nasza historia została zauważona, że właśnie tutaj można takie dożynki zorganizować. Wszystkim powtarzam, że wokół, jak się rozejrzymy, są pola, łąki, lasy, czyli krajobraz rolniczy, który powinien właśnie w czasie tych dożynek być podziwiany. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie. Aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. I nie ma chyba lepszego miejsca jak Lisków, aby mówić o sile, jaką daje współpraca i umiejętność jednoczenia się wokół wspólnego celu. To przecież tutaj, ponad 100 lat temu, pod światłym przewodnictwem księdza Wacława Blizińskiego, wcielono w życie tak bliskiej Wielkopolsce ideę pracy organicznej w sposób naprawdę imponujący. Jesteśmy dumni, że doceniona została nasza praca i historia tego miejsca, które w sposób szczególny zapisało się w dziejach Rzeczypospolitej i regionu. Historia zobowiązuje i robimy wszystko, aby być jej godnymi spadkobiercami. Lisków jest gminą niewielką, ale potrafiącą wykorzystać swoją szansę. Tak jak przed laty i dzisiaj, naszą największą siłą są ludzie i ich potencjał. Przez ostatnie dwie dekady gmina rozwinęła się, wypiękniała, poprawiła warunki życia swych mieszkańców. To wszystko musiało się zacząć rok temu, 8 września, kiedy rolnicy przynieśli swoje ziarno siewne do kościoła poświęcić, a później zasiali je w glebę, czy to jesienią, czy to wiosną. I dzięki tej właśnie harmonijnej współpracy pomiędzy stwórcą a ich pracotliwymi rękoma, o których mówił tutaj w homilii ksiądz biskup, możemy dzisiaj podziwiać te piękne wieńce dożynkowe. Do uczestników i organizatorów Regionalnego Święta Plonów okolicznościowy list skierował Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy rolnicy, mieszkańcy ziemi wielkopolskiej, szanowni goście uroczystości. Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia uczestnikom i organizatorom 18. wojewódzko-diecezjalnych dożynek wielkopolskich w Liskowie. Doroczne uroczystości dożynkowe to czas radości ze wspaniałych owoców pracy rąk ludzkich i dziękczynienia opatrzności za nasz chleb powszedni. Z okazji święta plonów rolnikom Wielkopolski, która szczyci się pięknymi tradycjami gospodarowania i spółdzielczości, składam wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za całoroczny, codzienny trud. W tegorocznych dożynkach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, samorządowcy z całego regionu, m.in. Marzena Wodzińska, członek zarządu województwa wielkopolskiego, radni samorządów różnego szczebla z Zofią Szalczyk, przewodniczącą sejmiku województwa wielkopolskiego, radni powiatu kaliskiego z przewodniczącym Mieczysławem Łuczakiem na czele i radni gminy Lisków z przewodniczącym Rady Gminy Lisków Aleksandrem Tomalakiem na czele, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb mundurowych oraz duchowieństwa. O godzinie 13:00 święceniem dożynkowych wieńców i chleba rozpoczęła się msza święta dziękczynna, którą celebrował biskup kaliski Edward Janiak. Bóg jest głównym gospodarzem tego świata, tej ziemi, na której pracujemy. On sprawia, że ziemia wydaje plony. Wiedząc o tym, kierujemy ku niemu naszą wdzięczność i dziękujemy za chleb, za to wszystko, co zebraliśmy z naszych pól. I chociaż wiele zjawisk
przyrodzie nie znamy, są tajemnicą, często nawet powodem nieszczęścia, na przykład trzęsienia ziemi, tak jak obecnie w Italii, tyle ludzi dotkniętych cierpieniem, żalem za stratą najbliższych. Ale też jest to wpisane w psychikę rolnika, leśnika, że tą pokorę ci ludzie mają, bo przyjdzie wiatr, powódź, jedna noc mroźna i tyle pracy. I człowiek nie jest w stanie jakby zabezpieczyć się przy najwyższej technice. Biskup Kaliski po mszy świętej wręczył wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu i wójt gminy Lisków Marii Krawiec pierścień świętego Józefa, patrona diecezji kaliskiej. Pan marszałek zawsze blisko ludzi i ja obserwuję dopiero 4 lata, ale na spotkaniach właściwie z rolnikami, ze strażakami, ja nie byłem jeszcze na takim spotkaniu, gdzie by go nie było. I widzę, że młody człowiek, bardzo energiczny i Lisków też mu bardzo dużo, te ziemie tutaj stąd pochodzi, wiele zawdzięcza, tutaj chodził do szkoły. Pani wójt z takim początkowo, takim dystansem, jak to będzie, Lisków, wojewódzkie dożynki, czy to damy radę, ale wszystko według mnie, przynajmniej to, co dotyczy Kościoła, zrobiliście dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przyjąć ten pierścień świętego Józefa. Nie wyrzucaj, bo to ze srebra. Po mszy uczestnicy spotkania obejrzeli obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rośnicy stoją, pola się boją, rośnicy stoją. Następnie marszałek województwa wielkopolskiego wraz ze starostą kaliskim i wójt gminy Lisków dzielił się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren otrzymanych z rąk starostów dożynek Magdaleny Bruś oraz Jacka Grzelaka. Tę część zakończyło wręczenie nagród w konkursach na najlepszy wieniec dożynkowy i stoisko dożynkowej wystawy. Zwycięzcami w konkursie wieńcowym zostali pierwsze miejsce powiat pilski, drugie miejsce powiat złotowski, trzecie miejsce powiat czarnkowsko-trzcianecki. W konkursie na stoisko dożynkowej wystawy pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie LGD7 Kraina Nocy i Dni. Drugie miejsce Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Trzecie miejsce Klub Kolekcjonerów Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych. W części artystycznej uczestnicy wydarzenia zwiedzali prezentację stoisk konkursowych 6. Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni, wysłuchali koncertów i obejrzeli pokazy taneczne rodzimych artystów i amatorów.
Oprócz szkół liskowskich występy artystyczne przygotowali tancerze z Gminnego Ośrodka Kultury i Szkoły Tańca Sieraszewski, a swoje koncerty przygotowali Kapela Ludowa Liskowianie, Zespół Niechcice, Zespół Dysonans i Kamil Pyrek. W ramach dożynek odbył się 17. objazd dożynkowy powiatu kaliskiego, wzorowany na historycznych zasadach rozgrywania pierwszych wyścigów kolarskich w Królestwie Polskim, które kultywuje jedyna w Polsce kaliska sztafeta cyklistów, między innymi podczas dożynkowych objazdów powiatu kaliskiego. 153 uczestników tegorocznego objazdu dożynkowego pokonało 166-kilometrową trasę w czasie 9 godzin i 21 minut. W objeździe uczestniczyli cykliści z 10 gmin powiatu kaliskiego. Przy dożynkowej estradzie dokonano prezentacji uczestników ostatniego odcinka tegorocznej sztafety dożynkowej reprezentantów gminy Koźminek po przejechaniu 19 km trasy pod wodzą sołtysa Koźminka i jednocześnie prezesa zarządu gminnego OSP Jana Tomaski oraz reprezentantów kaliskiej sztafety cyklistów. Starosta kaliski Krzysztof Nosal uhonorował 10-letniego uczestnika sztafety Wiktora Tomalaka statuetką kolarską. Na zakończenie Beata Kozidrak zaśpiewała najpopularniejsze utwory wraz z zespołem Bajm, a za koncert podziękowali jej wójt gminy Lisków Maria Krawiec i wicemarszałek Krzysztof Grabowski.